istniała specjalnie, nie tylko w formie zajęć dla studentów, ale także w formie zaproszenia dla was słuchaczy, ludzi, którzy interesują się literaturą, kulturą, dylematami współczesnego świata. I stąd wziął się pomysł tej konferencji. Bardzo nas cieszy wasza liczna obecność. Mam nadzieję, że będzie to było satysfakcji intelektualnej dla was. Dziękuję bardzo. Witam państwa serdecznie. Mam nadzieję, że to nasze dzisiejsze wydarzenie inicjuje pewne zjawisko, które się będzie powtarzało w historii naszych uczelni, w naszej historii naszych instytutów. Pojawia się pytanie, czy może być inaczej. To znaczy, czy bywa tak, że żyć nie można i bywa tak, że żyć nie trzeba. Ja mógłbym to moje wystąpienie zatytułować między przyjemnością a strachem. Aby odpowiedzieć na pytanie, o co w tym temacie chodzi, odniosę się do pierwszych lat naszej ery, kiedy pojawia się nowa religia, chrześcijaństwo, która to religia szuka dla siebie miejsca, proponując taki, a nie inny system wartości i pojęć. Wartości, by wiedzieć, jak żyć i po co żyć, pojęć, by wiedzieć, jak się żyje. Otóż warto pamiętać o tym, że pierwsi chrześcijanie protestanci mieli bardzo, bardzo inny system wartości i pojęć, aniżeli my. W Nowym Testamencie znajdziemy mnóstwo fragmentów, które przepowiadają koniec świata. Ten koniec świata miał się rzeczywiście spełnić. No, sfera seksualna Grzegorz Wielki, papież, doktor Kościoła, powiedział, że pożycie małżeńskie jest oczywiście legalne, ale rozkosz, która mu towarzyszy, już nie. A zatem sfera seksualna jest o tyle legalna, o ile jest podporządkowana reprodukcji. Chodzi o to, żeby nie była źródłem przyjemności, no bo wtedy powtarzam to, co powiedziałem. Ten świat zawsze nam się podoba. W jednej postaci świętej duchowości właśnie świętemu Franciszkowi z Asyżu. I tam znajdujemy taki piękny fragment. Mianowicie pewna rodzina zaprosiła świętego Franciszka na wieczerze. Święty Franciszek przychodzi, zaproszony wysiadł do stołu, odpowiada, że on już nie lubi siedzieć przy stole, wolę sobie usiąść przy ognisku, czy tam przy alewisku, jak zwał, tak zwał. On sobie tam usiadł, gospodyni wiedziała, jakie dane smakuje Franciszkowi, to był taki budyń, jak coś takiego. W każdym razie święty Franciszek zaczyna zajadać się z ogromnym apetytem i w którymś momencie sięga ręką po popiół i wsypuje ten popiół do tego budynku. Miesza i je tak. No to jest właśnie jakby istota tej strategii. Święty Franciszek przeraził się tego smakowania. Przeraził się, że może stać się w tym momencie zakładnikiem tego budynku. To jest jako przykład tej właśnie porządliwości ciała, której trzeba się wystrzegać, której trzeba się pilnować. Druga porządliwość to porządliwość oczu. Tutaj jak sądzę, możemy najlepiej przyjąć, że ta porządliwość oczu obsługuje tę sferę, która związana jest z szeroko rozumianym estetycznym przeżywaniem i doświadczaniem świata, czyli z tymi takimi segmentami tego doświadczenia, w których coś zaczyna nam się jawić jako
piękne, ładne, śliczne, urokliwe i tak dalej. A więc pojawiają się te pozytywne wartości estetyczne. A zatem, jeśli mamy się wystrzegać porządliwości oczu, a jeśli mamy walczyć z tą porządliwością, to znaczy to, że ten świat nie może być światem, który nam się estetycznie podoba, bo, jak już mówiłem, kiedy by nas jakokolwiek, byłoby nam po prostu bardzo, bardzo krzywdy. I trzecia siła, która wiąże nas z tym światem, to jest pycha życia. To w tej pysze życia tam mnóstwo można znaleźć, może samo życie jest przyjawem z tej pychy. W każdym razie tutaj, jak się wydaje, można na dwie takie formy tej pychy życia wskazać, mianowicie bogactwo i władza. Bogactwo i władza, być może także przeświadczenie ludzi zdrowych, że zawsze będą ludźmi zdrowymi, oraz przekonanie ludzi młodych, że zawsze będą ludźmi młodymi. A to nie prawda. Przejdźmy zatem do bogactwa i do władzy. W Nowym Testamencie znajdziemy mnóstwo przykładów, kiedy bogactwo traktowane jest jako wielkie zagrożenie dla człowieka. Proszę Państwa, ta historia, wiele o niej mówić, ona jest ciekawa. Dlatego, że wychodzi na to, że bogacz trafił do piekła tylko dlatego, że był bogaczem, a biedak trafił do nieba tylko dlatego, że był biedakiem. Bo my nic więcej o grzechach i zaletach bohaterów tej historii nie wiemy. I co gorsza, z wielu powodów można stać się człowiekiem biednym. A historia sugeruje, jak ktoś jest biedny, to już jest na pewno człowiekiem dobrym. I dlatego, ponieważ ten żebrak właśnie był człowiekiem biednym, no to trafił do niego. A przecież nie trzeba wielkiej wyobraźni, by wiedzieć, że biednym człowiekiem można być z wielu powodów. Można być biednym człowiekiem, bo się urodziło biednym człowiekiem. Ale mamy także wielu biedaków, którzy urodzili się jako ludzie bogaci, albo którzy dorobili się bogactwa, a następnie zbankrutowali, przepili majątek, przehulali majątek, oszukali, prawda? Znaczy, za biedą mogą kryć się różne historie życia. Niekoniecznie historie piękne, niekoniecznie historie zasługujące na pochwałę. Ale właśnie w tej historii ewangelicznej my nic o tym bohaterze nie wiemy. Zjedzą koncepcją świata. To można powiedzieć, że dzisiaj stawiamy jakby na zaprzeczenie tych zasad, że jeśli święty Jan ostrzega przed przyjemnościami, to dzisiejszy człowiek stawia na przyjemność. Że jeśli święty Jan ostrzega przed bogactwem, jeśli święty Jan ostrzega przed władzą, to dzisiejszy człowiek stawia na bogactwo. To dzisiejszy człowiek stawia na władzę. A więc widzimy tutaj, że zarysowuje się całkowicie odmienny wizerunek człowieka, który musi umieć dać sobie radę z tymi pragnieniami. Nie wypada mu już z tymi pragnieniami walczyć. Okazuje się, że musi pokazać sobie i innym, że potrafi te pragnienia
zaspokajać. Otóż, jakby kończąc, pojawia się pytanie o problemy, które pojawiają się wraz z takim pozytywnym podejściem. Pozytywnym podejściem do porządliwości ciała, z pozytywnym podejściem do porządliwości oczu i z pozytywnym podejściem do pychy życia. Bo okazuje się, że miał problemy ten człowiek, który chciał iść, postępować zgodnie z wskazaniami świętego Jana, czyli walczył z porządliwością ciała, z porządliwością oczu i z pychą życia, ale i mają problemy ci, którzy, którym się wydaje, że mogą pozytywnie na te trzy siły wiążące ze światem reagować. I z tym pytaniem pozwolę sobie Państwa pozostawić. Jak żyć właśnie, kiedy żyć można i trzeba. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. We współczesnym świecie wobec braku oparcia w autorytetach, religii, obyczaju, tożsamość człowieka staje się istotnym problemem. Człowiek staje dziś przed zadaniem znalezienia odpowiedzi na atakujące go pytania typu kim jestem, jak mam żyć, w którym kierunku mam podążać, jaką drogę życiową wybrać. Odpowiedzi na te pytania nie są dziś czymś oczywistym i danym. Kultura, w której żyjemy, nie przydziela ról, jakie mamy w życiu pełnić, nie narzuca wartości, zgodnie z którymi mamy postępować. Człowiek współczesny ma poczucie, że jego tożsamość jest nieustannie w drodze. Jest jakby ciągle niegotowa. Nie jest ona czymś danym, ale czymś, co trzeba dopiero wypracować. W kulturze, w której żyjemy, istnieją czynniki, które przyczyniają się do tego, że współczesny człowiek przeżywa dylematy tożsamościowe. Na sposób, w jaki doświadczamy siebie, mają wpływ takie czynniki, jak postępujący proces globalizacji ekonomicznej, społecznej, politycznej, związane z nim migracje ludności, pluralizm światopoglądowy. Mogę doświadczać, często doświadcza poczucia zagubienia, a nawet rozpadu własnego ja. Dla kultury tożsamości, będącej nieustannie w drodze, poczucie choćby tymczasowego kryzysu staje się czymś nieuniknionym. Każda zmiana zakłada pewnego rodzaju kryzys, a wokół nas wszystko się zmienia. My również wciąż się zmieniamy. Doświadczenie kryzysu własnego ja objawia się od strony wewnętrznej, subiektywnej, odczuciem niepokoju, dyskomfortu, niepewnością, przechodzącą niekiedy w lęk i trwogę, utratą kontroli nad zaistniałą sytuacją, a także odczuciem, że rzeczywistość jest albo bywa nieprzewidywalna i groźna. W sytuacji kryzysu własnej tożsamości mamy poczucie, jakby ziemia odsuwała nam się z stóp. Padamy w dezorientację. Nie odnajdujemy poczucia ukojenia w naszych dotychczasowych sposobach myślenia, nawykach i wartości. Kryzys własnej tożsamości może zresztą wspierać różne nasilenia. Od nieprzyjemnego poczucia nierównowagi począwszy, a skończywszy na całkowitym rozregulowaniu. Poczucie kryzysu własnej tożsamości i związane z tym dezorientacja mogą doprowadzić człowieka albo do bezradności, bezsilności, paraliżując jego polem działania, albo do konformizmu, czyli wpopienia się w anonimowy tłum poprzez przewidzianie fałszywej maski uniformy. Ta druga opcja jest dziś niestety bardzo tuszcząca, gdyż umożliwia uporanie się z dręczącym współczesnego człowieka poczuciem braku bezpieczeństwa i niepewności. W dodatku jest łatwo dostępna,
kultura konsumpcyjna oferuje nam wiele gotowych masek, uniformów, za którymi możemy się ukryć, zażegnując tam na chwilę uczucie niepokoju. Obie wymienione możliwości uporania się z kryzysem tożsamości